Jak najbardziej. Też miałem takie wątpliwości, kiedy zaczynałem pracować rutynami myślenia krytycznego. Wydawało mi się, że uczniowie jakby gdzieś tam pominiemy to, co jest istotne, to, co ma ich przygotować do egzaminu, to, co ich ma przygotować do tego, żeby wyszli po szkole podstawowej przygotowani do bycia w szkole średniej, a się okazuje, że nie ma problemu, dlatego że rutyny nam tylko pomagają w tym, żeby realizować podstawę programową. Ja realizuję rutynami część lekcji. Nie zdarzyło mi się, żeby całą lekcję tylko i wyłącznie rutynami pracować. W związku z tym one mi pomagają, nie przeszkadzają, więc tu absolutnie podkreślam, że można realizować podstawę programową. Trzeba i trzeba to robić w sposób nowoczesny, w sposób nowy i z interakcją uczniów właśnie przez rutyny myślenia krytycznego. Należy łączyć się z podstawą programową, ponieważ podstawa programowa jest obligatoryjna. Jest to wynik przepisów prawa oświatowego, który nakazuje jej realizację, więc realizacja podstawy programowej jest na pierwszym miejscu w szkole, ale właśnie realizujemy ją kształcąc kompetencje. Więc to się pięknie ze sobą łączy, zazębia i po prostu podstawa programowa stanowi punkt wyjścia do kształcenia kompetencji.